jest przed godziną W. Rozmawialiśmy o woli, no i w naszym studiu jest kolejny gość, pan Piotr Gursztyn. Dzień dobry. Dzień dobry. No i właśnie zacznijmy może od oceny powstania warszawskiego, bo dzisiaj dużo się o tym mówi, dużo powstało książek. Chyba najbardziej znaną i która wywołała największe poruszenie był Obłęd 44. Te oceny zaczęły się pojawiać kilkanaście lat temu. Wcześniej mieliśmy rozmowę z Łukaszem Jankowskim, że jakoś wcześniej nie słyszeliśmy tak krytycznych zdań, tak krytycznych publikacji na temat powstania. Słyszeliśmy, ale w czasach PRL-u. Ja pamiętam PRL i ja ten ton znam doskonale z czasów PRL-u. Są małe różnice w akcentach, w tonie, ale generalnie treść tej krytyki jest bardzo podobna. To nie jest w ogóle krytyka naukowa. Ona się opiera na manipulacjach, uogólnieniach, przemilczeniach. Jest też przy okazji bardzo wulgarna, taka ordynarna. Historycy, nawet ci krytyczni wobec decyzji o powstaniu, bo oczywiście historycy są podzieleni, to jest prawo do krytyki ma każdy, czy powstańcy, którzy też są, bo wśród powstańców też są osoby krytyczne wobec decyzji o wybuchu powstania, jednak negatywnie oceniają tego typu publikacje. Dość powiedzieć, że świętej pamięci generał Brochwicz kazał autorowi odesłać tę książkę i uznał ją za skandal i oszustwo. Ale to jest, co jest dziwne, że to nie jest już rozmowa między postkomuną a polskimi patriotami, tylko wydaje się, przynajmniej na pierwszy rzut oka, że to jest rozmowa w łonie polskiej prawicy, w łonie tych osób, którym cenny jest polska historia, honor i polska niepodległość. Dlatego ja uważam, że to jest jakaś operacja na polskim kodzie kulturowym, bardzo niebezpieczna, bo postkomunistów w zasadzie nikt już nie słucha, jeśli chodzi oczywiście o te kwestie historyczne, być może o jakieś inne to ich głos się liczy, ale jeśli chodzi o kwestie historyczne, ich głos byłby kontrskuteczny, ta krytyka. Lewicowo-liberalna pedagogika wstydu w zasadzie też jest przez bardzo dużą czy większą część społeczeństwa polskiego odrzucana, ponieważ większość Polaków uważa historię za źródło swojej tożsamościowej siły, naszej wspólnotowej siły i bardzo słusznie, my mieliśmy dobrą historię. Oczywiście ludzie byli różni, bo ludzie są tylko ludźmi, ale per saldo trzeba powiedzieć, nasza historia była dobrą historią i jest rzeczywiście źródłem bardzo cennej inspiracji. I tego typu krytyka to jest niszczenie tych naszych korzeni. Powtarzam, wbrew faktom historycznym, bo to nie jest naukowa krytyka. Nawet w tych straszliwych zmaganiach II wojny światowej, gdzie ciężko czasami było zachować przyzwoitość i ciężko było wyjść z tragicznych konfliktów z twarzą. Dokładnie tak, bo to nawet... Ten poziom etyczny w polityce, wbrew temu, co różni tacy domorośli, kawiarnianie, politycy stawiający na cynizm, ten poziom etyczny jest oczywiście bardzo ważny. On zresztą buduje pewne morale wspólnotowe. To, że jesteśmy wspólnotą, się tej wspólnoty nie wstydzimy i nie wypisujemy się z tej wspólnoty, nie odcinamy się. To jest praktycznie bardzo ważne. Ale też w tym wymiarze, wymiarze praktycznym. Polacy ponieśli gigantyczne straty i gigantyczne ofiary w czasie II wojny światowej, ale mimo to byli w stanie przez kilkadziesiąt lat się bundować, żyli w państwie opresywnym, ale nie tak opresywnym jak inne państwa komunistyczne, gdzie ten zakres swobody był dużo większy niż na przykład na Węgrzech, Czechosłowacji, Rumunii, już nie mówiąc o Związku Sowieckim, i byli też po prostu w awangardzie wyzwolenia z tego. Znaczy, można powiedzieć, że finalnie nasze pokolenie jest beneficjentem powstania warszawskiego. Z naszej perspektywy to my powinniśmy to traktować jako zwycięstwo, bo my dzięki temu żyjemy w wolnym kraju. Zanim do recepcji współczesnej powstania i do tego, jak powstanie jest ważne dla naszego kodu niepodległościowego, to jeszcze do pana pracy dziennikarskiej, pracy historycznej. Jest pan autorem książki o rzezi na Woli, czyli tak można powiedzieć, najbardziej tragicznego momentu powstania warszawskiego. Tragicznego i nierozliczonego do dziś. Dokładnie tak. Znaczy, to w ogóle jest jeden z najbardziej tragicznych wydarzeń II wojny światowej, jeśli chodzi o los ludności cywilnej. A w dziejach Polski, no to jest największy jednorazowy mord w tych zapisanych dziejach Polski, jednorazowy mord na Polakach. Więc to jest wydarzenie po prostu niespotykane, bez precedensu. Kilka dni, dziesiątki tysięcy ofiar. Dokładnie tak. No, to mogło być nawet 50 tysięcy ofiar. Mówimy, że nierozliczona zbrodnia. Czy oprawcy w ogóle doczekali się
jakiejkolwiek kary? Nie, gdziekolwiek? Absolutnie. W sensie prawnym to możemy o tym już zapomnieć. Oni nie żyją, im się wszystko upiekło poza jakimiś małymi przypadkami, ale to też z boku to było, tak można powiedzieć. To nie było, to nigdy nie było procesu rzeź woli. Ale żyjemy w takim czasie, że pewne rzeczy trzeba rozliczać także w tej sferze takiej symbolicznej, narracyjnej i moralnej. I to też nie jest rozliczone. Nie wiem, no, prosta rzecz, no, gesty polityków. One są bardzo ważne. My je lekceważymy, ale tak naprawdę mają ogromną wagę, kiedy polityk składa hołd czemuś lub komuś. Nie wiem, czy pan redaktor słyszał o takiej inicjatywie profesora Piotra Witakowskiego. On mówi o tym. Tak, właśnie, ale żeby to rozliczyć. No to będzie tak. W końcu września cała ta sesja. Nie potrafię ocenić. Znaczy cieszę się, że jest jakiś ruch taki intelektualny wokół tego, że się dzieje kolejne wydarzenie i nie jest to tylko wokół 5 sierpnia, czyli tej daty łączonej z rzezią woli, ale bo tam chodzi o takie prawne rozliczenie tych nieżyjących już sprawców. No nie wiem, jak to wyjdzie, trudno mi powiedzieć, ale bardzo doceniam to, że po prostu odbędzie się debata wokół tego. I 1 sierpnia dla pana jest czym? No, bardzo wzruszającym momentem, takie, no to można powiedzieć, święto polskiej wolności. Wiemy, jak powstanie się skończyło, ale gdyby ktoś tu przyjechał, ktoś z bardzo daleka i nie znał polskiej historii, uznałby to za taki po prostu, no coś radosnego, ale to nie jest paradoks. To jest jednak, to jest święto siły polskiego ducha i polskiej tożsamości. To jeszcze wróćmy do tych relacji międzynarodowych. W tych dniach w Warszawie gości szef dyplomacji niemieckiej Heiko Maas powiedział dzisiaj, że oczywiście Niemcy biorą wszelką odpowiedzialność za zbrodnie na ludności cywilnej, za zbrodnie wojenne na żołnierzach, za to wszystko, co się działo w te 63 dni w stolicy Polski. To jest odpowiednie słowa, które jakby podkreślają, że cały czas Niemcy stoją w prawdzie historycznej? To są trochę rutynowe wypowiedzi. Oczywiście ta obecność jest znacząca. Dobrze, że on tu jest, ale ja chciałbym zwrócić uwagę, że wielokrotnie, kiedy niemieccy politycy tej rangi czy wyższej byli w krajach Europy Zachodniej, myślę tu o Francji, Włoszech, także Grecji, bardzo często byli wożeni na miejsce konkretnych zbrodni i tam składali hołd ofiarom. Pan minister Maas był w Muzeum Powstania, nie wiem, jaki był jego program, ale z tego, co wiem, w żadnym miejscu związanym na przykład z rzezią woli nie był. Tam, gdzie dzisiaj był prezydent Andrzej Duda na przykład. Woli. To są w ogóle piękne gesty prezydenta. Prezydent Duda od kilku lat... Za kilka chwil będzie też tu. Ale chciałbym podkreślić ten aspekt rzezi woli. To jest coś, co robi prezydent Duda. To jest coś niesamowitego, niesamowicie ważnego, bo on jeździ do takich zapomnianych kompletnie miejsc, gdzie ginęły po prostu tysiące albo setki osób. I to jest pierwszy raz, kiedy Rzeczpospolita tam po prostu jest obecna, można powiedzieć. W tym miejscu na Woli, gdzie dzisiaj był prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, zginęło w tym jednym miejscu 2500 osób. Tak, mniej więcej tak. Szacunki są oczywiście dość umowne niestety i to jest straszne, że... Ale to pokazuje skalę tragedii. Dokładnie tak. Po prostu mieszkańcy okolicznych kamienic, dużych budynków, gdzie mieszkały właśnie rzeczywiście dużo ludzi, po prostu tam byli wyprowadzani. A nie wiem, ze 100 metrów dalej jest kolejne, gdzie zginęło 2000, a 100 metrów dalej jest kolejne, gdzie zginęło 2000. Też trzeba mieć pamięć codziennie, że chodząc po Warszawie stąpamy co krok po miejscach uświęconych krwią ofiar, czy powstania, tak. Czy 4 lat okupacji. Dokładnie tak. Trzeba mieć to w pamięci. Jeszcze jedna kwestia, kiedy tutaj jest na pana miejscu stał minister Naimski, przed pan i dość agresywnie, że ja tak odebrałem, powiedział, jak pan powie, ile cywili zginęło w powstaniu, to jest jeden z elementów debat nad powstaniem, że... Dla mnie to jest przejaw syndromu sztokholmskiego, kiedy ofiara sama siebie oskarża o krzywdę, która ją spotkała, ale wiadomo, kto był sprawcą, kto był ofiarą. Polacy nie zrobili czy w powstaniu warszawskim, czy w ogóle w czasie II wojny światowej niczego takiego, co by usprawiedliwiało zbrodnie na ludności cywilnej. Ale z drugiej strony przy okazji 70. rocznicy powstania warszawskiego sami powstańcy mówili, że być może czasami zapominamy o ofiarach cywilnych, że dużo mówi się o bohaterstwie tak, powstańców, tak, ale to jest inna rzecz. To jest inna rzecz. Rzeczywiście w debacie powinno być więcej miejsca dla ofiar ludności cywilnej, ale też jej poświęcenia. Bez poświęcenia ludności cywilnej, bez jej wsparcia powstanie by nie wybuchło i by tyle tak długo by nie trwało. To na pewno jeszcze wróćmy na sam koniec tego dyskursu, tej kłótni historycznej. To jest tak, że my obronimy powstanie warszawskie jako istotną element naszej niepodległości, naszej tożsamości narodowej? Jeśli się poddamy, to nie obronimy. No, odpowiem tak, no, trzeba walczyć. Każda walka jest ryzykiem, jak napisał Aleksander Kamiński i to ryzyko trzeba podejmować. A ja teraz podejmę ryzyko pogoni za pewnym politykiem, a tymczasem... Dziękuję, pan Piotr Gursztyn był gościem naszego wyjazdowego studia z tutaj, z przedbramy numer 2 Powązki Warszawskie. Bardzo dziękujemy.